Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym prawie full legendarnym wojowniku. Prawie, no bo pewnie jak sami dobrze widzicie, jeszcze niestety brakuje nam tutaj wisiorka. Ten wisiorek jeszcze jest zwykły, nielegendarny, no ale może do końca jeszcze uda nam się go zdobyć, bo wiadomo, że ten legendarny loszek będzie chyba do poniedziałku do godziny 20 otwarty, także jeszcze troszkę czasu mamy. No ale co najważniejsze, cała reszta itemków i przede wszystkim broń, która dała nam koniec końców chyba 86 średnich, jak się nie mylę, jest wymieniona. Zobaczcie, świetny rozrzut, świetne te średnie, świetna runka, no i powiem wam, że procenty na lochy są równie świetne, dlatego że mamy na 13 piętro na przykład w mroku mamy 8,5%, w świetle na 13 piętro 5,5%, także myślę, że dzisiaj troszkę tych loszków porobimy, a wy na wstępie zostawiacie kciuka w górę, jeżeli takie odcinki wam się podobają, wreszcie normalny odcinek, wreszcie coś ponagrywamy, wreszcie coś poklikamy, także klikajcie tego kciuka w górę, nie zapominajcie o tym, subujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, piszcie komentarze, jak wam idzie legendarny loszek, czy macie szczęście, czy pecha i generalnie ile już legendarnych itemów zdobyliście, no i wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie. I okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Przede wszystkim co tu się zmieniło, jak widzicie dobiliśmy 330 level, nic nie klikałem od ostatniego odcinka. Wszystko tak naprawdę mieliście pokazane, czy to na jakichś zapisach live'ów, czy właśnie w tym momencie na odcinku. Statystyki w tym momencie wyglądają w taki sposób. Wreszcie zdobyliśmy ostatnią platynkę tutaj na arence. Chyba nam brakowało na popcorn, jak dobrze pamiętam, i chyba nam wypadła 27 czerwca, czyli to było 2 dni temu, no więc teraz już możemy się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby skipy tutaj sobie kupować i powoli te runki, powiedzmy, zdobywać kolejne ilości. Z tym, że no póki co bardzo, bardzo wolno nam to idzie, no ale jesteśmy na takim etapie, który jest dość wolny, więc tutaj nawet skipy siedmiodniowe za wiele nie pomagają. No i dobra, jeżeli chodzi o aurę, to mamy 11, dopiero początek tak naprawdę, troszkę tych broni mamy. Możemy od razu jakąś broń sobie tutaj zmienić wygląd i wrzucić do kibla, bo jeszcze dzisiaj nic nie wrzucałem. No a jak pewnie wiecie, dzięki temu możemy zdobyć jeszcze broń dla zwiadowcy i dla magusia. Generalnie jak widzicie mamy wszystko, oprócz właśnie tego wisiorka niestety, no i tych broni, no ale je oczywiście z legendarnego lochu nie możemy ich zdobyć, tylko musimy je właśnie w taki sposób. Także zaraz to zrobię, no i może ten legendarny loszek, jak to w tym momencie wygląda. 22 podejścia, 22 podejście było tym szczęśliwym, które nam dało broń. Jeżeli nam ten krawat nie wypadnie, czyli ten wisiorek, no to trudno, za rok sobie zdobędziemy, to jakby nic straconego, bo i tak te itemki się będą powtarzać, no ale wiadomo, dobrze by było się w pełni przebrać, ale najważniejsze, że ta broń nieszczęsna nam wypadła. Tak wyglądają właśnie nasze statystyki w tym momencie. No i po prostu jest jak jest. Ogrywamy sobie to, co wam już mówiłem, w zasadzie to pisałem na początku chyba wczorajszego odcinka. Nie ma teraz odcinków głównie dlatego, że ogrywamy sobie ten legendarny loszek właśnie tutaj na streamkach, dlatego że chyba na streamach jest to ciekawsze, dlatego że w tle można sobie klikać, można sobie pogadać z czatem i tak dalej. Na odcinki, no jeżeli jest jakiś temat do rozmów i tak dalej, no to mimo wszystko jest to ok, natomiast jeżeli takowego nie ma, no to powiedzmy, że dość słabe i nudne. Można, wiadomo, tam z 1-2 odcinki nagrać, co już w sumie wleciało, bo wleciał od razu w piątek wtedy, żeby wam pokazać, co tu się w ogóle pozmieniało w tym legendarnym lochu. No i wleciał wczoraj, jak mieliśmy tego giga farta z zabójcą, kto nie widział, to zapraszam, też odnośnie właśnie broni z legendarnego lochu. No i w zasadzie tyle, nie? Dzisiaj myślę, o, i mamy nową broń, jak widzimy plus 1, fajnie, coś dla magusia w ogóle, może mu tutaj wymienimy plus 40, runka na plus, no jak najbardziej wymienimy, czemu nie, zawsze to się może w loszkach przydać. Tu nic nie zamieniamy, tylko po prostu sobie odzyskamy klejnot, pyk, no i oczywiście zaczarujemy, nie może tego zabraknąć. I dobra, lecimy dalej, co tutaj więcej, pupilki w tym momencie wyglądają tak, jak widzimy w dalszym ciągu okołałem, nie pokonaliśmy tutaj tego Heraldona, bo nie złapaliśmy Paladona, bo się nie składa i za tydzień też się nie złoży, w sensie w następny weekend i ten za tydzień weekend też się nie złoży, bo wtedy też nie ma weekendu epickiego, ale na szczęście już za 7 godzin, czyli jeszcze dzisiaj wybuduje nam się trener na poziomie 13 i to pozwoli nam już bez tego Paladona pokonać tutaj tego Heraldona i sobie go złapać. Troszkę zepsułem, bo w sumie mogłem to przewidzieć, że jak będzie legendarny loch, to nie będzie tych weekendów epickich, no ale mimo wszystko jest jak jest, złapiemy, pokonamy tego Heraldona, jak nam się ten trener wybuduje, złapiemy go, zaczniemy karmić, potem Heraldonem pokonamy tego i złapiemy, no i będziemy karmić po prostu dwa na raz i te cytrynki sobie zużyjemy. Myślę, że to, wiadomo, że troszkę może nam tam, powiedzmy, opóźnić ten rozwój tych pupili, ale nie będziemy się aż tak o to napinać. Im więcej jedzonek, tym tak naprawdę po części lepiej, bo i tak je wykorzystamy. Będą te eventy petów i tak dalej, więc wiadomo, że
prędzej czy później te cytrynki tak czy siak nam się skończą, mimo że obecnie zapas mamy naprawdę spory. Dobra, tego nie będę robił, jakieś tam portale mam dla was, już wodę zamknąłem, też mam to chyba dla was zapisane, ale to już wam pokażę pod koniec ze wszystkimi innymi lochami. No i chyba tyle, nie? Chyba tutaj za wiele nie ma co pokazywać. Możemy jeszcze spojrzeć, jak wygląda topka w tym momencie, od razu tutaj na początek. No i zobaczmy, przede wszystkim do wojowników. Levele w ogóle, no 350 chyba najwyższy. Tu widzę, że Fenios, ale jeszcze był Melendez. A, 351, okej. Okay. Melendez w dalszym ciągu top level serwera. Tutaj w ogóle jakiś Maguś 340 też ładnie. No póki co Berki, wiadomo, zwiadowcy, no bo jednak tym najszybciej te lochy klikamy. Tu już prawie 340, jakiś Paladyn też bardzo ładnie ciśnie. No, jeżeli chodzi o wojowników, to mamy tak, 3-3-3 Nignak, potem kolejny tutaj, nie wiem, może coś przegapiłem, bo ja tak chcę wam na szybko, ale widzimy Ghost ma 329, Bolwerk 331, to go raczej dzisiaj myślę, że na spokojnie przegonimy, Tepaka 329, o i tutaj Dark Vander w dalszym ciągu najwyższy level 334, no jego raczej nie dogonimy, z jakiego powodu? Z takiego powodu, że w następny weekend, czyli po prostu w ten, co teraz będzie, będzie event Wiedźmy, więc ja dzisiaj chyba Tornada nie będę za wiele ruszał, chyba że tutaj sobie po prostu dopchamy do końca, żeby już nie mieć miejsca, natomiast to Tornado może nagram z niego osobny odcinek i będziemy sobie klikać właśnie, dobra, bo ja może za długi wstęp robię, to już zacznijmy coś klikać, po prostu będę chciał wtedy sobie to tornadko przeklikać, bo będę mógł od razu oddawać wszystkie itemki do Wiedźmy, już wszystkie zwoje oczywiście na tym serwerze od kilku dni mamy, tak więc nie będę marnował golda sprzedając normalnie, tylko będę sprzedawał po prostu do Wiedźmy, także to może będzie taka druga część klikania tych lochów właśnie na wojowniku, a tymczasem zaczynamy pierwszą część. No i okej, lecimy, mamy przede wszystkim, no właśnie, to jest to, wisiorek plus prawie 40, no, dlatego że mamy w dalszym ciągu stary, sobie jeszcze go nie będę wymieniał, bo ja tu tych legendarnych loszków może jeszcze troszkę porobię, tu nam daje plus 11, no to nie jest za wiele, więc po prostu rozmontujemy, nie będziemy się zastanawiać. I dobra, to był loch, na który mieliśmy największe procenty. Lecimy dalej. Teraz mamy 13 piętro w strefie światła, piekielny Peter i jego również powinniśmy bardzo szybko pokonać. Może tego tornada dzisiaj trochę poklikam, ale tak jak mówię, jak już nie będę miał miejsca, no to nie, bo po prostu mija się to z celem, zwłaszcza że dzisiaj mamy środę, więc tak naprawdę za dwa dni będzie właśnie ten event Wiedźmy. Wracając jeszcze do tego, co się działo na kanale, no to już wspomniałem to, co we wczorajszym odcinku i dzisiaj wcześniej, że po prostu zapraszam was na Twitcha, zobaczcie, kolejny padł, zapraszam was na Twitcha, streamki chyba od 10 albo 11 dni są regularnie, dzisiaj również będzie o 18, dzisiaj będzie ostatni przed przerwą dwudniową, no bo jednak powiem wam, o kurde, to w ogóle dychę kosztuje, to zostawimy też do Wiedźmy, tu mamy też tarczę drogą, no bo jednak no tak codziennie, wiecie, ja tam się odpalam na około 2 godzinki plus minus przeważnie. No ale jednak troszkę energii to zabiera, a już streamujemy regularnie, tak jak wspomniałem, od właśnie 10 albo 11 dni, coś takiego, no ale dzisiaj będzie ostatni streamek przed dwudniową przerwą i odkąd tylko otworzyli legendarny loch, to na każdym streamku ten legendarny loszek sobie ogrywamy i dobra, tym samym mamy 331 level, super, od razu tutaj zaznaczymy, żeby nie było, no i dobra, jeden level wbity, więc to jak najbardziej git i myślę, że jeszcze na spokojnie polecimy dalej, po raz kolejny droga rzecz, więc ją zostawimy, no tutaj jak patrzę, to mi nie zostanie za dużo tych itemków niestety, w sensie tych slotów wolnych na item, no ale trudno, dobra, kolejny to jest Hemoridor, na Hemoridor już mieliśmy 2,5%, ja tu jeszcze oczywiście raz zrobię skana i zobaczę, jak to będzie szło, bo jednak wydaje mi się, że no może jeszcze tam jakiegoś kolejnego w tym 13 piętrze w mroku albo tutaj w świetle, po prostu sobie sprawdzę procenty, żeby dla pewności, no ale na razie klikamy dalej. Odnośnie jeszcze jednej rzeczy, wiem, że w wczorajszym odcinku muzyka była delikatnie za głośno, z jakiego powodu? Kurde, padło nam. Z jakiego powodu? Z takiego, że... O, i mamy osiągnięcie, klaser w 90%, dobra, wreszcie to zrobiliśmy, bo tutaj też oczywiście zebrałem, o, to takie troszkę, ale będzie do kibla, to takie troszkę tańsze, 90,09, okej, no to super, przekręciliśmy już ten licznik, bo ostatnio to naprawili, żeby po prostu równo przy 90% wskakiwało, teraz nie wiem, czy nam wskoczyło faktycznie, czy nie, no ale generalnie mamy to, tak czy inaczej, może troszkę później, aniżeli przy równych 90%, w każdym razie ostatnio to naprawili, no i właśnie ja tutaj też oczywiście itemki te urodzinowe zebrałem i już się bardzo do tych 90% zbliżyłem, no a teraz już mamy to
Z głowy, dobra. I kolejny loch to jest tak, Góra Olimp, z tego co widzę, to jest 0,48%, czyli na tego kolegę, ale mamy na Esteros 0,44%. To już są mniejsze procenty, ale ja ten Esteros chociaż trochę poklikam. Zobaczymy, czy on nam w ogóle siądzie, jak to będzie wyglądać, no bo Esteros to jest znowu duża dawka expa, nie? Więc warto to będzie po prostu kliknąć. Dobra, więc tak jak wspomniałem, w ogóle odnośnie tych itemków urodzinowych na nowym backendzie, co mówiłem tam w którymś odcinku o 13 urodzinach w tamtym tygodniu, zostały one włączone na nowym backendzie równo z eventem, czyli od piątku już dropiły i już w piątek tak naprawdę na tym W55 sobie wszystkie znaleźliśmy, no bo wiadomo, to jest nowy serwer, więc tutaj chwila, moment i wszystko było znalezione, bo co chwilę ktoś jakieś lochy klika, co chwilę ktoś tam coś dropi, no i wiadomo jak to wygląda. Także to była różnica między starym backendem a nowym. Na starym już to było włączone chyba jako od środy, no a na nowym to co wam mówiłem w odcinku, dopiero włączyli równo z eventem od piątku, no ale generalnie grunt, że wszystko oczywiście zdobyliśmy. No i co więcej, odnośnie tej muzyki, wiem, że na ostatnich zapisach ze streamków, bądź też nawet na odcinkach, ale na odcinkach to widziałem, że mniej, mogliście słyszeć. Po pierwsze takie piszczenie, to nie każdy słyszał, to mi ostatnio uświadomiliście na streamie piątkowym, gdzie właśnie było otwarcie legendarnego lochu, było tam ponad 200 osób i kilka osób pisało, że buczy, drudzy piszą, że nie buczy, że nie piszczy. To mogło być spowodowane po pierwsze światłem, teraz to światło tak ustawiłem, bo ono na określonych poziomach właśnie wydaje taki dziwny dźwięk i to mogło wchodzić na mikrofon, więc to światło troszkę inaczej ustawiłem, mogę być trochę jaśniejszy. No i druga sprawa to komputer, nie? Teraz były strasznie duże upały, ja tutaj tak jak wielokrotnie wspominałem, mam dość mały pokój, tak więc ten komputer szybko się tu w ogóle robi ciepło, jak ja jestem zamknięty, jeszcze tam streamuję, chodzi to wszystko, ja mam tu dwa monitory, tu światło, tutaj ten komputer mówię i tak dalej, i on też wiadomo głośniej chodził, no bo jednak się grzał, więc to też mogło wchodzić na mikrofon. Teraz ustawiłem to inaczej i teraz nic już nie powinno takiego być słychać, natomiast przez to, że właśnie zmieniłem troszeczkę głośność mojego mikrofonu również, to ta muzyka, stare ustawienie tej muzyczki w tle, która teraz leci, mogła wydawać się być za głośna i właśnie ją przyciszyłem, wczoraj to testowałem, wydawało mi się, bo na wczorajszym odcinku, tak jak mówię, była delikatnie za głośno, co prawda nikt z was się nie skarżył, ale ja tam wolałem to zaznaczyć, że wiem o tym, no i dajcie znać, czy dzisiaj już jest ok, to tak w skrócie, bo jak gdzieś się kurde rozgaduję, nie mogę dojść do sedna, no ale tak jak mówię, dajcie znać, czy już dzisiaj jest ok, bo wydaje mi się, że tak, że teraz jest odpowiednio, że ona tam sobie gdzieś w tle działa, ale nie zagłusza mnie po prostu i wszystko dobrze słychać. Dobra, lecimy z tym górołazem, może tutaj bardziej przycisnę, no fajnie by go było pokonać jeszcze, bo tak jak mówię, to są kolejne procenty, na które mamy jakieś takie, no te lożki, w sensie kolejne lożki, na które mamy fajniejsze procenty i generalnie takie, które dadzą więcej expa, no a nie wiem jak to pójdzie dalej. No mówię, z tego tornada, myślę, że tornado na tym etapie już moglibyśmy nawet pocisnąć do, kurde tam lag był, myślałem, że padnie, do nawet około 486, czyli do bloka, dobra, ej, padło i mamy jakąś broń przy okazji, 20% tylko runka, minus 16 średnich, no bo wiadomo, to jest epicka, to jest legendarna, ale ona kosztuje z tego co widzę 7 milionów, więc znowu ją weźmiemy po prostu sobie do wiedźmy, to wszystko w piątek sprzedamy. No i właśnie to co mówiłem, nie mamy niestety miejsca tutaj już na kolejną, na kolejne jakieś itemki, więc chyba tego tornada wcale nie klikniemy. Portal jeszcze mogłem w sumie kliknąć, ale raczej na raz go nie zrobimy, chociaż to jest maguś, to nie wiadomo, no ale jak widzimy troszkę nam niestety ten portal bije, no i właśnie nawet połowy mu nie zbiliśmy, trudno. Dobra, ten loszek zapisany i co? I chyba robimy kolejnego skana, bo tak jak mówię, na Hemoridor miałem 2,5%, na górę Olip mam 0,50, to nawet jej nie klikam, bo to jest, który w ogóle level 270, to nam da tyle expa, co nic, nie ma to totalnie sensu. No i ten Esteros i potem miałem Szkołę Magii 0,20 i Dole 0,11, więc tu już grzybów nie ma co marnować, jeszcze się tu tak jak mówię wzmocnimy, jeszcze porobimy trochę tych legendarnych loszków, może jeszcze pokopę pomarańczowe gemy w następny event, w sensie na, no w następny weekend, czyli generalnie następny event, bo będzie event twierdzy, więc będą lecieć same duże gemy. My tutaj jak widzicie w dalszym ciągu nie mamy w ogóle tych czarnych gemów oprócz tego jednego, no a jakby nie patrzeć, no dałoby nam to naprawdę, naprawdę dużego boosta, chociaż i tak levelowo się trzymamy na równi z tymi wojownikami, którzy właśnie już wszystkie te czarne gemy mają, ale właśnie może przeskoczymy od razu na gemy pomarańczowe, no bo w tym klaserze już tych itemów mam dużo, więc jakaś tam szansa powinna być, ale to jeszcze zobaczę, może to zrobimy na streamku, może to sobie zrobimy po prostu na jakimś odcinku w weekend, no w ten weekend generalnie na tym
wojowniku szykuje się dużo rzeczy, ale to tak jak mówię, wszystko z czasem. Dobra, robimy skana i przypominam oczywiście o używaniu mojego kodziku, tutaj macie w opisie postaci, macie nad moją głową, działa on od 50 levela, no i jeszcze chyba do 3 lipca możecie go używać. Ja to wam mówiłem w filmie piątkowym, potem w tym filmie z legendarnego lochu również piątkowym, ale potem nie przypominałem, ale on oczywiście cały czas działa i jak macie 50 level albo dopiero dobiliście albo coś, no to używajcie, bo dostaniecie 25 grzybków i 125 szczęśliwych monet, myślę, że spoko. Dobra, o kurde, mamy teraz na Van Helsinga prawie 7%, na 13 piętro mamy ponad 1%, na Van Helsinga to jest oczywiście ten w mroku, na to 13 piętro w świetle mamy ponad 1%, to może też padnie, i na Hemorrhoidor mamy prawie 6%. Ej, to my jeszcze nie kończymy, lecimy dalej. Dobra, a no tak, bo to jest mag, w sumie racja, i mamy 332 level. Kurczę, no zawsze to powtarzam na każdym odcinku, już mogę was nudzić, ale pomyślcie sobie, co by się tutaj działo, gdybyśmy faktycznie mieli same czarne gemy. Przecież no top level wojownikowy, że tak powiem, na serwerze gwarantowany, nie? No ale nieważne, okej, lecimy dalej. Tego pokonaliśmy. Co my teraz w ogóle mamy? Komendant Koma, to jest woj. Chyba będzie problem, ale zobaczymy, bo te procenty naprawdę są sympatyczne. Teraz lecimy do tego Hemorrhoidoru. Prawie 6%, aha, bo to jest ten zwiad, no to on faktycznie powinien paść w miarę łatwo, z nim tutaj nigdy jakichś większych problemów nie ma i właśnie to jest to, troszkę poczekaliśmy, jakieś pety połapaliśmy, jakieś portale, no i przede wszystkim te itemki legendarne i zobaczcie, że te lożki padają praktycznie, mógłbym powiedzieć, że za darmo, nie? Dobra, to zapisujemy wszystko, tak jak mówię, pooglądamy później i znowu mamy wisior za 10 koła, no z racji tego, że ta wiedźma jest za 2 dni, no to muszę to po prostu zostawić i teraz tak, to możemy, już do kibla dzisiaj dawałem, to jest w ogóle na wszystkie staty, dokładnie, no to rozmontuję, trudno, od razu misyjkę dnia również zrobiliśmy. No i dobra, co my mamy teraz? Teraz mamy Valar Okara, on jest paladynem, jak się nie mylę, więc z nim może być problem, ale okej, na razie go zignorujemy i lecimy do tego 13 piętra. To jest maguś, gruboskórny Gerd, no ponad 1%, tak jak mówię, więc tu generalnie jakieś kryty takie fajniejsze, w sumie to wiecie co, skoro my mamy, już na pewno możemy polecieć dalej, tylko nie wiem, czy ja bym chciał przygodomat ulepszać, czy tego trenera dalej. Może trenera machniemy dalej, ale w sumie jak nam zostało mało godzin, to możemy skipnąć, damy go sobie dalej, czyli na 14 poziom, cyk, to nam na pewno z tym magusiem pomoże i może od razu na odcinku zrobimy też po prostu tego Heraldona, nie? To już się rozgadałem o tym na początku, ale żeby to już mieć z głowy, to może udałoby nam się go pocisnąć, bo tak jak wspomniałem, na 13 trenerze mamy chyba około 3% szans na to, czyli sporo, nie? Czyli generalnie oko daje same kryty, Heraldon nam nie daje chyba żadnych, jak się nie mylę, i po prostu to powinno w końcu pazi, może dzisiaj z tej jawki tego Heraldona złapiemy i w końcu go zaczniemy karmić, bo no widzicie sami, mamy 124 cytrynki, więc do tego światła niestety bardzo, ale to bardzo dużo odłożyliśmy, nie? Co tak jak już wspomniałem na początku, nie będzie jakimś problematyczne później, no ale jednak troszkę przez to będziemy odstawać, jeżeli chodzi o te jedzonka. Zresztą teraz chyba jesteśmy na około tam, nie wiem, 50 pozycji, w pupilach 60, raczej nisko, ale powiem wam, że serwer naprawdę ma duży poziom, w sensie ja jakby ostatnio grałem na serwerze 40 polskim, ostatni był mój start i potem dopiero właśnie na tym W55 i nie, może się to, mi się tak wydawało, że na tym S40 to był taki strasznie niski poziom i tam jakby się odzwyczaiłem od takiego wysokiego, jaki jest na międzynarodowych, ale jednocześnie mam wrażenie, że na tym właśnie W55 bardzo dużo mocnych graczy się zdecydowało zacząć i po prostu poziom tego serwera jest bardzo wysoki. Nie jest to to samo co na W50, ale o właśnie i padło, super. Ale mimo wszystko powiem wam, że jest to naprawdę, naprawdę... Nie odnaleziono. Kurde, bo ja tego nie zapisałem i mi się chyba nie zapisze, jak się nie mylę. I chciałbym to zrobić, wiadomo, tym naszym trickiem sławnym. O, a nie, tutaj nie możemy zapisywać. No muszą to być gildie, ale gildie coś nie działają, z tego co widzę. Przynajmniej ta sala chwały dla gildii. No to nie, dobra. Może zrobimy to... jakiś losowy ataczek, powiedzmy tutaj, albo nie wiem, kogoś, kogo powiedzmy pokonamy, żeby nie było. Okej. A, to już nie ma guzików, żeby zapisywać walki na arenie, czy się coś zbugowało, bo już powiem wam, że totalnie nie wiem, a chciałem wam, chociaż teraz jak się przelogowałem, to chyba i tak nie pokonam tego oka. W sensie nie zapiszę go po prostu, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje.
Tu mamy jakiegoś ziomeczka. Dobra, no to trudno. Musicie mi uwierzyć na słowo, że właśnie gdy mamy taką sytuację, no to jest potrzebny albo Paladon jeszcze złapany, albo na trenerze 12, albo po prostu tutaj na trenerze 13 już go bez problemu zrobimy. Tylko oko musi dać same kryty. No niestety nie kliknąłem, żeby zapisać. No a tutaj coś się zbugowało z tą Międzynarodową Salą Chwały i tego wam nie pokażę. Ale grunt, że mamy to z głowy. Dzisiaj na awce spróbuję to złapać. Dobra, lecimy do tego gruboskórnego Gerta. Już tutaj widzę, że się cały świecę. Sorry za to, no ale nie wiem, dajcie znać w ogóle, czy u was też jest takie gorąco. U nas, w sensie u mnie od paru dni jest po prostu masakra, zresztą chyba w ogóle w całej Polsce. Wczoraj jakieś tam burze były po południu, coś tam niby to powietrze takie było lepsze, ale znowu dzisiaj od rana to wszystko paruje, co wczoraj napadało, jest, wydaje mi się, jeszcze gorzej, jeszcze większa duchota aniżeli wcześniej, więc no ciężko się siedzi przy tym komputerze. No i ja tutaj jeszcze, no sami wiecie, nie, trochę posiedzę, tu na mnie te światła poświecą coś i od razu wyglądam jak wyglądam. No ale trudno, dobra, lecimy z tym Gertem, zobaczymy. No ten trener na pewno nam pomógł, to że go skipnęliśmy, bo tak jak mówię, to jest magu i zresztą no trener zawsze pomaga, nieważne z kim walczymy, ale mimo wszystko procenty powinny na tego Gerta nam wzrosnąć. On nam da 300 milionów expa, więc my będziemy dosłownie o krok od tego, żeby wbić 333 level. No i oczywiście jeszcze jednego skanika zrobimy. Myślałem, że ten odcinek będzie trwał z 15 minut, bo tutaj myślałem, że troszkę loszków zrobimy i koniec. No ale wygląda na to, że potrwa trochę dłużej. Mam nadzieję, że wam to oczywiście nie przeszkadza. Troszkę go tu chcę bardziej zacząć spamować, żeby on nam szybciej padł, żeby nie przedłużać. No ale kurczę, no nie wiem, na górę tego w Westerosie mieliśmy 0,45 i padł w miarę szybko. No a tu z tym magiem no to tak samo. Kwestia tego, żeby jakieś kryty machnąć, on żeby nam nie bił wcale krytów. Rozrzut w tej broni jest no przepiękny. W ogóle wszystkie bronie jakie mi, ja jeszcze zrobię może takie podsumowanie z tego legendarnego lochu już tam po zamknięciu, jakoś w następnym tygodniu, zobaczymy. W każdym razie wszystkie bronie jakie mi poleciały, a już poleciały mi, zaspoileruję wam, dla każdego. Dla zabójcy no to już wiecie po wczorajszym odcinku, dla wojownika no to wiecie po dzisiejszym i dla Magusia również broń mi poleciała, wszystkie z pięknym rozrzutem. Dużo szczęścia, bardzo dużo szczęścia, powiem wam szczerze. Tak jak no na wojowniku musieliśmy trochę ten loch porobić razy, żeby nam się w ogóle to udało, no to jednak mieliśmy naprawdę, naprawdę dużo szczęścia z tymi rozrzutami, bo wiadomo, trafić broń to jedno, tą legendarną, ale jeszcze żeby rozrzut był jakiś sensowny, dobra, siedzi, żeby rozrzut był jakiś sensowny, no to powiem wam, że to jest druga sprawa, ile my już tu mamy do pozapisywanych rzeczy. Kolejne drogie rękawice, dobra, brońki to my pozostawiamy, w takim razie paseczek idzie do wywalenia chyba, chociaż jeszcze może do toalety może się komuś przyda, zobaczmy. Nie, oni tu wszyscy mają, chociaż nie, ten nie ma legendarnego, ten ma tylko epicki, ale nieważne. Dobra, rozmontowujemy, jeszcze mamy jedno rozmontowanko na dzisiaj, no to jest to, miejsca w ekwipunku nie mamy za wiele i niestety tak to wygląda. Okej, i teraz mamy i tyle, i potem jest znowu ta góra Olim, widzę, że na Esteros mamy 0,24%, no to nie jest za dużo i jeszcze jednego skana zrobimy, zobaczymy, no mało nam brakuje, więc może jakimś tornadkiem po prostu dobijemy, ale może jeszcze tu na jakieś lożki po raz kolejny się okaże, że te procenty będą fajne, to sobie po prostu je machniemy jeszcze. Troszkę trwa to skanowanie niestety, no ale lepsze to, ile wiedzieć po prostu coś co klikać, niż marnować grzyby, klikać na pałę, no i sami wiecie jak to po prostu wygląda. Dobra, ładuje nam się tutaj pingwinek, już możemy się zalogować. Nie wiem czy macie ostatnio coś takiego. O, z tego, o kurde, na tego komendanta Kome mamy 0,60%. No to powiem wam, że jakby nam ten komendant padł i jakby nam jeszcze ten Esteros padł, to jeszcze może byśmy wbili kolejny level. No to troszkę go poklikamy, zobaczymy. To jest niby wojownik, ale no te procenty są naprawdę sympatyczne. No ja tu bardzo dużo epików, nawet nie tyle co legendarnych, tylko mówię zwykłych i temko epickich powymieniałem dla tych pachołków, więc bardzo możliwe, że dlatego właśnie tego 13 piętra w mroku tyle jesteśmy w stanie zrobić. No ale to jeszcze zobaczymy, trochę poklikamy, a nuż się uda. No i mi wypadło z głowy w ogóle to, co tam wcześniej mówiłem. Jakbym był na streamie, to by mi się ktoś przypomniał, ale już nieistotne. Sprawdzimy sobie, jak tutaj z tym komendantem nam po prostu pójdzie. 19 milionów, no okej, on ma 128 milionów HP, a te próby jednak co chwilę są bliższe niż dalsze, co chwilę jakieś 20 milionów, 30, więc może i by się faktycznie udało, żeby coś tutaj zadziałać. Jakbyśmy pokonali jego, tak jak mówię, to potem tego, ten Esteros, na Esteros już mamy prawie dwa razy mniej procent niż na tego komendanta, to nie byłoby takie proste, no ale jakby się faktycznie udało
to może byśmy właśnie ten 334 level wbili. Ten Dark Wander, jak dobrze pamiętam, on miał chyba prawie 335, nie? Więc no, ale bardzo prawdopodobne, że on po prostu tornado dociskał. My pamiętamy, że tego tornada, myślę, że jesteśmy w stanie zrobić, to chyba zacząłem i nie dokończyłem, właśnie do poziomu 486, czyli do tego bloka, do tego sinego gula, i potem już sobie odpuszczę, już nie będę go klikał, bo po prostu mija się to z celem. Już chyba będę po prostu to tornado na tym 486 save'ował. No ale w każdym razie, jakbyśmy myśleli, że i dzisiaj docisnęli tornado i te lożki, to raczej byśmy tego Dark Wandera przegonili, a może i nawet, w sensie dogonili, a może i nawet przegonili, nie? Więc to na pewno by było git, ale to się, tak jak mówię, wstrzymamy. Zawsze to więcej golda nam poleci i tak dalej. Lepiej po prostu te dwa dni już poczekać, niż tego golda marnować. Zwłaszcza, że już tamte itemy z tornado mi leciały naprawdę fajne, bo leciało po 5 milionów, po 6, nawet tam jakieś prawie koło dyszki się trafiły, więc jednak no warto po prostu poczekać, zwłaszcza, że te kilka leveli w tom czy w tom za dużej różnicy nam nie zrobi. Dobra, kurde, no ten komendant nam nie pada, mimo że fajne próby były na początku, jakieś takie sensowniejsze, jakieś bliskie, tam tak jak mówiłem, 10 milionów, 20, 30, no to jest bardzo mało, no a niestety teraz co chwilę koło połowy HP tak mu mniej więcej zostaje. No Kunegunda tu na pewno musi nam pomóc z nim, żeby to jakoś sensownie wyglądało. No i jeszcze wiadomo, że my też musimy troszkę zrobić. Ile on ma w ogóle siły? No on ma zaledwie 11 tysięcy siły, gdzie my mamy 18 tysięcy, także te hity nasze na pewno go bolą dość mocno, no ale mimo wszystko coś tutaj, o teraz był lag, no ale niestety się nie udało. Kiedyś lag oznaczał, że log pada, przynajmniej na początkach tego nowego backendu, na początkach W55, no a teraz chyba niestety nie do końca. Dobra, zobaczmy, no jeżeli nie uda się go, powiedzmy, że jeszcze z 50 prób około, coś takiego, no bo mówię, to nie są jakieś wybitne procenty, to jest tylko for fun pod odcinek jeszcze poklikać, to dociśniemy tam jakieś 1-2 tornadka i tyle, zawsze to kolejny level. Zawsze to delikatnie na plus, 15 milionów 50, no a w weekend myślę, że już go na spokojnie dociśniemy, zresztą nie tylko jego, bo i ten Esteros i to, na co tam jeszcze te procenciki są sympatyczne. Dobra, 25 prób jeszcze, kurczę, no fajnie jakby on padł, bardzo bym się cieszył, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że będziemy mieć jeszcze na niego fajniejsze procenty, bo jednak to 13 piętro, sami musicie przyznać, chociaż teraz ta gra idzie tak szybko, że w ogóle praktycznie na tym etapie to my co chwilę możemy coś kliknąć. Dobra, 4, 3, 2, 1, no ale 3 13 piętra z rzędu zrobić nad jeszcze wojowniku, co ciekawe, no to nie jest jakiś mały wyczyn. Nie? Nawet bym powiedział, że sporo. Dobra, jedno nam padło, tutaj nietoperek, no i dobra, i mamy, nie chcemy tutaj, tak jak mówię, tych itemków dropić, żeby po prostu nie marnować golda, grunt, że ten 333 level wbity i spoko, i mamy to, wbiliśmy 3 levele, tak naprawdę mieliśmy po początek 330, mamy 333, ja osobiście jestem zadowolony, troszkę progresu zrobione, no i teraz lecimy dalej, odcinek znowu wyjdzie pół godziny, no ale trudno, lecimy, co wam mam tutaj do pokazania, przede wszystkim aha, tutaj mamy, tu w ogóle ten błąd, co już nam się pokazał ostatnio na live, co ten zapis był na YouTubie również, więc to mamy tą strefę mroku, to nieważne. Lecimy dalej, portal do piekieł, 21 czerwca, jakiś pokonaliśmy, tu mamy zwiadowcę, dużo tych zwiadowców w ogóle było z rzędu, nie zawsze przyjemnie nam się ich robiło, zwłaszcza, że jesteśmy wojownikiem, no ale tego wystarczyło tak naprawdę tylko i wyłącznie dobić, tu jakieś uniki, zobaczcie, właśnie to jest to, ale jak my walniemy kryta, to znowu też jest fajnie, także ok, kolejny portal do piekieł, 23 czerwca, 19:30, również nam padł, tu akurat już był wojownik, no mniej siły o wiele niż my mamy, znaczy no może nie o wiele, no ale 3000 to jednak sporo, no i udało nam się go również pokonać, zobaczcie, dziabiemy go tymi krytami, on tu niby robi uniki, ale to są bloki tak naprawdę, od taki bóg, można by powiedzieć, no i 20 milionów, 4 miliony i git pokonany. Dobra, lecimy dalej, hydrowir, to co wam chyba nie pokazałem, jak to wyglądało, szlamwąż na setce, hydrowir 75, jak się nie mylę, trener był wtedy jeszcze 12 w dalszym ciągu, to był 23, nie wiem, w sumie 12 albo może nawet 11, nie pamiętam, nie, raczej już mieliśmy 12 tego trenera, nieistotne, w każdym razie no szlałwąż setka raczej tego hydrowira bez problemu zamyka i w sensie pokonuje i bez problemu zamyka środowisko. Dalej, mamy kolejny portal,
26 czerwca, więc w sumie i wczoraj był 28, czyli tak średnio co 2-3 dni te portale w tym momencie pokonujemy. To był znowu zwiadowca, co ciekawe, no ale tam jakiś kryt 17 milionów 14, tu znowu jakiś uników trochę, no ale myślę, że jakimś krytem mocnym dokładnie 28 milionów, tu jeszcze się udało zablokować, no i ten portal kolejny nam padł. I dobra, ostatni portal wczoraj, 21, czyli już praktycznie z takimi statami jak dzisiaj startowaliśmy odcinek. Tu wojownik, co ciekawe, no ale wojna woja, on 16 tysięcy siły, 18 tysięcy, więc znowu około 2000 przewagi. No i jakoś się go udało pokonać, chociaż widzę, że on miał sporo HP, więc bardzo możliwe, on znowu bije rózgą, no ale musimy patrzeć tutaj na statystyki, stąd wiemy, jaka to jest klasa. No ale widzę, że tutaj chyba dużo tych bloków, dokładnie, musiało siąść, tu też jakieś kryty z naszej strony, no i okej, udało się go pokonać, bardzo, bardzo spoko próba. Lecimy dalej, to co już dzisiaj się działo, Dymik Majciarz na początek, 8,5% przypominam, no Barbar zrobił sporo, Maguś, tutaj jakiś kryt, tutaj zwykłe, no ale powiedzmy, że też. No i dobra, Kunegunda, zobaczmy. Okej, ej, Kunegunda nie zrobiła praktycznie nic, więc została walka potężnego wojownika z potężnym wojownikiem. No i zobaczcie, o kurde, ale go tutaj zmiażdżyliśmy, jak dziecko. Chociaż no troszkę się pod koniec zaczął bronić, ale tyle tych bloków, tyle krytów, że padł bez problemu. Lecimy dalej, mamy piekielnego Petera, robimy razy 3, żeby nie przedłużać. Tu jakieś bloczki, też wojna woja, no ale no z początku wygrywał zdecydowanie tą walkę, ale teraz jakieś kryty, zobaczcie, 8 milionów 7, oj, tu jeszcze było blisko, no ale na koniec 10,5 miliona kryt i nam padł. Lecimy dalej, mamy Tora, Tor to jest również wojownik, on nam nie dał za wiele expa, zresztą zaraz zobaczymy, no ale na niego mieliśmy tam chyba z 5% albo ze 4, tak więc nie było co czekać, tylko po prostu go docisnąłem, żeby mieć to z głowy. Zresztą no gdybym go nie pokonał, to byśmy teraz nie mieli 333 levela, no właśnie, 83 miliony zaledwie. Lecimy dalej, upiorny jeźdźca, jeźdźcy, to jest paladyk, zresztą widzimy pierwszy cios bardzo mocny. No i zobaczmy, bo tu w sumie jestem ciekaw, nie wygląda to wcale jakbyśmy mieli wygrać. No i chyba po raz kolejny bardzo dużo bloków, nie wiem, odkąd ta tarcza legendarna wpadła, to tyle blokujemy. Nie wiem, czy tu może jakieś ukryte, więcej procent ukrytych na blok albo coś, oczywiście żartuję, żeby ktoś nie pomyślał, że poważnie mówię, no ale dużo, dużo tych bloków. Teraz tak samo, kolejna walka woja z wojem. Na niego mieliśmy akurat 0,44%, więc to były dość małe procenty. No ale tak samo, dużo bloków, z tego co widzę, jakieś kryty tutaj 10,5 miliona i na koniec 15,700. No i udało nam się go pokonać, za niego już prawie 300 milionów expa, więc przyjemnie. Dobra, lecimy dalej, tu możemy razy 2 i tak powiedzmy, że obejrzeć całość. Barbar 3 kryty, więc bardzo ładnie. Maguś 2 kryty, więc też bardzo ładnie. No i tutaj podejrzewam, że jakby Kunegunda walnęła ze 2 kryty, to mogłoby być nawet tak, że nie musielibyśmy walczyć, że same pachołki by nam wykończyły tego Van Helsinga, no ale się udało i za niego dostaliśmy 300 milionów expa. Lecimy dalej, potwór w jeziorze, powiedzmy razy 3, bo to jest zwiad, więc pewnie będzie unikał, no ale tu zobaczcie, jak my go miażdżymy, jak wchodzą te ciosy, 18 milionów, 22 miliony nawet, teraz jakieś uniki jeszcze, no i na koniec 16 milionów, no i bez problemu, jak dziecko, można powiedzieć, że został ograny. I na koniec gruboskórny Gerd, pierwszy kryt, drugi kryt, no i trzeci kryt, on żadnego kryta, czyli standardowa walka z magiem, walnąć same kryty i żeby mag nie walnął żadnych krytów. I ten gruboskórny Gerd pokonany. Dobra, jeszcze tu mogę w sumie zrobić, ja tu już robię od lewej do prawej, bo mi jakoś bardzo nie zależy, no ale różnie to idzie. Powiedzmy teraz 2-2, no i zobaczmy, ostatnia walka, okej, 3-2, no to nie ma tragedii. No ale właśnie tak to wygląda, dzisiaj tego Heraldona łapę, mam nadzieję, już go będę karmił. Potem jak jednoroga tym Heraldonem pokonam, chyba około 60 level tego Heraldona jest potrzebny, czy tam 70, już nie pamiętam, to będę karmił dwa na raz, to już powtarzam trzeci raz, no jesteśmy na 60 pozycji w tych petach, no to szału nie ma, no ale na spokojnie, jeszcze tutaj jak zużyjemy nasze potężne 125 cytrynek, to uda nam się wejść wyżej. Dobra, to by było na tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, to zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie, pamiętajcie o używaniu kodziku, działa on jeszcze do 3 lipca, no i chyba wszystko, ta łapa w górę najważniejsza, pamiętajcie o tym. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!